z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, który odbywa się 16 listopada, klasa 8F przygotowała film zatytułowany Wielokulturowość w Płocku. Odwiedziliśmy miejsca związane z religią i kulturą żydowską oraz romską. Wytropiliśmy ślady obecności protestantów i prawosławnych w naszym mieście. One właśnie świadczą o tym, że Płock jest miastem tolerancyjnym. Ale zanim wyruszymy w podróż po Płocku, zastanówmy się, czym dla nas jest tolerancja. Zwłaszcza, że w czasach, w których musimy żyć, przyszło nam sprawdzić, czy my jesteśmy tolerancyjni. Wojna w Ukrainie spowodowała przybycie do Polski milionów uchodźców. Wyciągnijmy pomocną dłoń do koleżanek i kolegów z Ukrainy. Niech czują się u nas jak we własnym kraju, bo przecież tolerancja to szacunek do drugiego człowieka. To uznanie dla różnorodności kultur i religii. To akceptowanie odmiennych sposobów zachowania. To brak uprzedzeń wobec ludzi innej narodowości. To zrozumienie osób niepełnosprawnych. To odrzucenie uprzedzeń rasowych. To empatia i skłonność pomocy. To wyzbycie się zachowań ksenofobicznych. To zakaz wykluczania. To prawo do wyrażania własnych poglądów. W Płocku pozostało wiele śladów kultury żydowskiej. Znajdujemy się na terenie cmentarza, nazywanego Kirkutem, przy ulicy Mickiewicza. Cmentarz założony został w 1845 roku i jest jedynym miejscem pochówku Żydów w naszym mieście. Na cmentarzu, od strony ulicy Traugutta, znajduje się pomnik wzniesiony w 1949 roku ku czci Żydów pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady – Treblince, Sobiborze, Bełżcu, Majdanku i Oświęcimiu. Środkową część zdobi gwiazda żydowska na tle płomieni. W dolnej części znajduje się płyta z napisem w języku polskim i hebrajskim o treści „Po nich ja płaczę”. Znajdujemy się pomiędzy ulicami 3 Maja i Padlewskiego. Możemy tutaj zobaczyć mur okalający kiedyś cmentarz żydowski. Pierwsze pochówki odbywały się tam już pod koniec XVI wieku. Cmentarz działał do 1845 roku. Zniszczyli go Niemcy podczas II wojny światowej, a płyty nagrobne wykorzystywali do budowy ulic, domów i chodników. Dziś na terenie zapomnianej nekropolii są należące do liceum Władysława Jagieły park, internat i parking. Mała synagoga znajdująca się w Płocku przy ulicy Kwiatka 7. Jest obecnie jedyną zachowaną, wolno stojącą synagogą w dawnym województwie płockim. Budowa synagogi rozpoczęła się w 1810 roku. Po kilkuletnim konflikcie synagogę ukończono i uroczyście otwarto. Przyjmuje się, że była czynna już w 1820 roku. Od 2013 roku działa tutaj Muzeum Żydów Mazowieckich. Znajdujemy się u zbiegu ulicy Synagogalnej i Jerozolimskiej, w tak zwanej dzielnicy żydowskiej. Jeszcze przed II wojną światową liczba ludności żydowskiej wynosiła około 9 tysięcy i stanowiła 1/3 ludności miasta. Tutaj istniały warsztaty rzemieślnicze, a w pobliżu stała największa synagoga w mieście. Po wojnie do Płocka powróciło jedynie około 300 Żydów, a ich tradycje zostały stopniowo zanikać. Ulica Tumska to duma naszego miasta. Jej rejon, jak i sąsiednie obszary zamieszkuje mniejszość etniczna Romów. Romowie mają swój festiwal w płockim amfiteatrze. Słabo asymilują się ze społecznością oraz zachowują odrębne zwyczaje oraz tradycje.
Znajdujemy się na placu Obrońców Warszawy, dawniej floriańskim. Istniała tutaj cerkiew prawosławna w stylu bizantyjskim, wybudowana w latach 1865-67. Jej powstanie związane jest z okresem zaborów oraz pobytem wojsk rosyjskich. Cerkiew przestała funkcjonować w 1916 roku. Dla istniejącej nadal mniejszości prawosławnej powstała cerkiew parafialna Przemienienia Pańskiego oraz kaplica cmentarna świętego Michała Archanioła. Funkcję biskupa pełni ksiądz profesor Eliasz Tarasiewicz, a przynależność do wspólnoty deklaruje 35 rodzin z Płocka. Znajdujemy się przed kościołem starokatolickim Maria Witów przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7. Tutaj znajduje się główna siedziba kościoła i tu rezyduje biskup naczelny. Mariawityzm wyobrębnił się z kościoła rzymskokatolickiego w 1906 roku pod wpływem objawień, których doznała siostra zakonna Maria Franciszka Kozłowska w 1893 roku w Płocku. Kościół ten liczy około 22 tysiące wyznawców w całej Polsce. Mariawici odrzucają dogmaty maryjne, celibat księży oraz spowiedź indywidualną. Kościół zbudowano w stylu neoklasycystycznym w XIX wieku. Kościół ewangelicko-augsburski znajduje się na terenie starego cmentarza. Wyznawcy tego kościoła odrzucają dogmat o Trójcy Świętej oraz większość sakramentów. Eucharystię przyjmuje się pod dwoma postaciami. Liczba wyznawców tej religii w Płocku szacuje się na około 60 osób. Obecny budynek kościoła powstał po wielu latach starań. Przy ulicy Północnej mieści się sala Królestwa Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy, który głosi, że jedynym Bogiem jest Jehowa, a odrzuca poglądy o boskości Jezusa Chrystusa. Świadkowie Jehowy obchodzą święto nazywane Pamiątką Śmierci Jezusa. Liczbę wyznawców szacuje się na około 11 tysięcy. W Płocku spotykamy też wyznawców buddyzmu. Ilu znalazła ona zwolenników, dokładnie nie wiemy. Spotkania odbywają się w buddyjskim ośrodku medytacyjnym Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu i prowadzone są przez nauczyciela medytacji, który zajmuje się rozwojem duchowym współwyznawców. Budynek, który widzimy, to Kościół Chrystusowy. Wyznanie to stanowi odłam religii ewangelickiej i głosi powrót do pierwotnego chrześcijaństwa. Wyznawcy przyjmują komunię pod postacią chleba i wina oraz chrzczą nowych członków przez całkowite znużenie w wodzie. Mamy nadzieję, że dla wielu z Was spacer po Płocku był ciekawą lekcją historii. Pokazaliśmy Wam miejsca związane z historią i tradycją naszego miasta. Udowodniliśmy, że od wieków było to miasto tolerancyjne, gdzie obok siebie żyli Polacy, Żydzi, Romowie, Rosjanie i Niemcy. Wskazują na to zabytki świadkowie naszej historii.